Podzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Nazywam się Kasia Pijanowska, a to jest podcast Podzwonku, w którym oddajemy głos osobom pracującym w szkole. Tym razem porozmawiamy o rozmawianiu. W końcu uczenie opiera się na dialogu. Jak zatem modelować dyskusję, jeśli poglądy w klasie bardzo się różnią? Jak zachować neutralność w dyskusjach światopoglądowych i czy to jest w ogóle możliwe? Czy nauczyciel nadal jest osobą, która pokazuje i objaśnia świat? Naszym gościem jest Radosław Potrac, nauczyciel w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 30 imienia powstańców 1863 roku w Warszawie. Uczy historii i wychowania do życia w rodzinie, jest także nauczycielem wspomagającym jego pasjami są turystyka, harcerstwo i gwara warszawska. Ostatnio tygodni głos nauczycielski wybrał go nauczycielem roku. Radku, cieszę się bardzo, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Chciałabym zacząć od pytania o nagrodę. Zostałeś uznany najlepszym nauczycielem 2023 roku. Powiedz mi, co znaczy dla ciebie ta nagroda? Śmiejesz się? <śmiej> ok, to jest dobry wstęp. Bo to pytanie jest mi dość często zadawane i właściwie to już nie wiem, co powiedzieć, żeby się nie powtórzyć, ale może powiem tak. Rzeczywiście ta nagroda jest dla mnie pewnym zamknięciem 25 lat pracy zawodowej, i to jest niezwykle ważne dla mnie, że po tylu latach mogę z uśmiechem iść do roboty i ta nagroda da mi jeszcze siłę na parę ładnych następnych lat. Bo nie jest łatwo, nie jest lekko i nie ma się co czarować. Ta nagroda jest dla mnie zatem takim olbrzymim wzmocnieniem, ale oczywiście olbrzymim wyróżnieniem, bo no co to znaczy najlepszy nauczyciel w roku, tak? To niewiele znaczy w gruncie rzeczy, ale dla mnie ta nagroda jest taką informacją zwrotną, że okej, okay, to co robię, droga, którą obrałem, metody, których używam, relacje, jakie wypracowałem, to jest coś, co zostało zauważone i docenione przez wysoką komisję i, i jury, które zajmuje się oceną nauczycieli. I to jest dla mnie najważniejsze. A tak po ludzku, no to tak jak mówię, jest to dla mnie olbrzymia docena tego, co się do tej pory wydarzyło, i też niezwykły zastrzyk energii na dalej, by się nie poddawać, by, by nadal czerpać z tego, w czym się było, tkwiło i robiło, i szukać jednocześnie nowych możliwości, bo ta nagroda też otwiera wiele drzwi. Ktoś się zawsze śmieje, że chyba nikt nie wymyślił poradnika dla nauczyciela roku, i nie wiem, czy to nie będzie moje zadanie. Bo otrzymanie tej nagrody wiąże się jednocześnie z pewnym fejmem i dołożeniem do i tak dość aktywnego życia, więc ten początek zwłaszcza jest olbrzymio trudny. Słyszę radość w Twoim głosie, i mam nadzieję, że radość w moim głosie też słychać. Cieszę się, że rozmawiamy. Bardzo się cieszę, że to właśnie Ty zostałeś wybrany nauczycielem 23 roku. Mam nadzieję, że może XXI wieku, bo potrzebni są edukacji, tacy nauczyciele jak ty. Ale to dzisiaj nie jest przedmiot naszej rozmowy. Chciałabym z Tobą, Radku, rozmawiać o rozmawianiu. No właśnie, tak. To, co robimy, to jest rozmowa. Powiedziałbym nawet, że dialog, czyli mamy pewien komunikat, który wypływa z jednej strony, dociera do drugiej strony i jeszcze jest rozumiany. Myślę sobie, że rozmowa, dialog, jako początek również spotkania, czyli takiego bycia razem, jest bardzo ważny w dzisiejszym świecie. Jest bardzo ważny w dzisiejszej szkole, zwłaszcza wobec wyzwań, jakie stawiają przed nami nowoczesne technologie, które cudownie wykorzystane mogą naprawdę wesprzeć nas w, w naszym dziele, w naszej pracy, ale jednocześnie stanowią olbrzymie wyzwanie, bo jestem przekonany, że nieraz nie dwa każdy z nas widział kiedyś dzieci, które siedząc obok siebie, zamiast toczyć rozmowę. Właśnie w taki sposób face to face bezpośrednio wolą klikać na telefonie i ja już nie wiem czy do końca i czy na pewno tamto klikanie można nazwać w pełni rozmową. To w takim razie porozmawiajmy o kulturze rozmowy w szkole. Powiedziałeś o dzieciach, a tych interesariuszy i osób, które ze sobą w szkole mogą rozmawiać albo może nawet powinny ze sobą rozmawiać jest więcej. Dyrektorzy, dyrektorki, nauczyciele, nauczycielki, uczniowie, uczennice, rodzice. Jak powinna wyglądać i jak tworzyć kulturę rozmowy w szkole? Myślę sobie, że to jest coś, z czym każdy z nas gdzieś tam się mierzy. Ja oczywiście uśmiechałem się, jak usłyszałem podkreślonych rodziców, bo muszę przyznać, że rzeczywiście rodzice to temat rzeka, ale nie tylko. Jak powiedziałaś, szkoła to jest takie miejsce, w którym spotykają się i nauczyciele, i rodzice, i uczniowie, i również pracownicy administracji, i czasem ludzie, którzy przychodzą z zewnątrz, na przykład przedstawiciele NGO-sów i wiele instytucji, bo przecież i urzędy dzielnic, urzędy gmin, e, e, czasami władze samorządowe i tak dalej, i z nimi trzeba oczywiście prowadzić dialog. Trzeba, warto prowadzić dialog, bo ten dialog, ta rozmowa, w odpowiedniej kulturze i atmosferze bardzo wiele może nam dać. To jest dość trudne, żeby w natłoku tak wielu różnych rzeczy, które się dzieją, tę kulturę zawsze utrzymać. Więc e, trzeba być przede wszystkim bardzo uważnym i trzeba cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ja rozmawiam z drugim człowiekiem. To jest taka. Nie wiem, czy kulturę pokory, ale, ale na pewno szacunku, że zawsze po drugiej stronie mam człowieka i chcę z nim rozmawiać tak, jak chciałbym, żeby ze mną rozmawiano. Trzeba też mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że może być taki dzień, kiedy nie będę miał ochoty rozmawiać, kiedy będę trudnym partnerem do rozmów z różnych powodów. Mogło mi się coś wydarzyć w życiu. Może mnie coś boleć, mogę być po prostu zmęczony e, natłokiem różnych informacji. I to też jest chyba ważne to, żeby umieć czasem powiedzieć i sobie, i innym, przepraszam, w tej chwili nie mogę z Tobą rozmawiać. E, porozmawiamy w innym czasie, i tu sobie ustalamy termin, granice i tak dalej. Z rozmową, jak ze wszystkim, e, ona ma swoje zasady, powinna mieć też swoje granice, czyli, jeżeli z kimś rozmawiam, to wyznaczam czas, termin tych granic, jeśli spotykam się z rodzicami na zebranie, to dostają od mnie informację, jak długo będzie trwało to spotkanie, żeby też mogli sobie zaplanować życie. Podobnie jest w spotkaniach zespołów nauczycielskich, podobnie jest w trakcie rozmów, czy dyrektora z nami, czy na odwrót. W związku z czym no, takie rzeczy to są podstawy. Muszę też wiedzieć i być przygotowanym do rozmowy. To znaczy, jeżeli jest to rozmowa oficjalna albo ważna, istotna, dotycząca czy podstawy, czy elementów nauczania, czy dostosowań, czy spotkanie zespołu, no to ja oczywiście muszę być przygotowany do tej rozmowy. Zdarzają się jednak też takie sytuacje których ja do tej rozmowy nie będę przygotowany, bo ona się musi wydarzyć tu i teraz. Jeśli jestem świadkiem kłótni na korytarzu i wchodzę w kłótnię, to muszę mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że nie przygotuję się do tej rozmowy. No ale tutaj zawsze w sukurs przychodzą nam pewne procedury, więc znowu, żeby podjąć rozmowę, dyskusję, ja muszę te procedury znać, a przynajmniej się z nimi zapoznać. W związku z czym praca nauczyciela wcale nie jest taka prosta, i rozmowy na poziomie takim nauczycielskim też nie są łatwe. Ale jeżeli we wszystkim towarzyszy nam z tyłu głowy, po drugiej stronie jest człowiek, chcę z nim rozmawiać tak, jak sam chciałbym, żeby on ze mną rozmawiał. Podchodzę do ciebie z serdecznością, a nie z, z takiej strony, no, no dobrze, na pewno coś zmalowałeś, więc ja teraz będę to starał się wydobyć. Czyli raczej z tej strony, że o, jesteś ok ja jestem ok i zaczynamy z tego poziomu rozmawiać czasami nawet takiego poziomu partnerskiego również z uczniami, bo przecież uczniowie starszych klas to są ludzie całkiem kumaci, młodzi, dorośli, trochę mniejsi, może nie, nie we wszystkim dokształceni, ale jednak ludzie, którzy czują, rejestrują i wiedzą, co myślą, przynajmniej w takim zakresie, w jakim w danym momencie coś tam się wokół nich dzieje. W związku z czym za każdym razem podchodzę właśnie z tym. Szacunek, spokój, znajomość własnych, mocnych, ale też słabych stron, no, przecież czasami nam się coś węsknie, my sami potrafimy siebie obserwować, wiemy, co nas denerwuje, co nie, wiemy, co w dyskusji nam przeszkadza, co nie. W związku z czym, no, na, tak, no, na dość wiele elementów rzeczywiście trzeba zwracać uwagę, ale to wszystko znowu jest do wypracowania. To brzmi na razie tak o matko, to ja idę rozmawiać, muszę zwrócić uwagę na to, na to, na to, na tamto. No tak, tylko te rzeczy można sobie wypracować, można się ich nauczyć, można sobie je wytrenować. Zawsze też można skorzystać z pomocy kogoś, kto nam pomoże, udzieli informacji zwrotnej i wtedy prowadzenie takiej rozmowy będzie o wiele prostsze. Teraz chciałabym sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy jesteśmy w klasie i warunki, warunki, które pozwolą na bezpieczną rozmowę. Taką atmosferę, że uczniowie będą chcieli ze mną z tobą rozmawiać, bo to jest też o tej roli nauczycielskiej. Jak to jest? Jak tworzyć warunki w klasie do rozmowy? Znaczy wydaje mi się, że to co jest chyba najbardziej istotne to to by zawsze wysyłać pozytywne komunikaty. To znaczy czasami konfrontujemy się z uczniami, którzy są zdenerwowani, ocena nie poszła, sprawdzian nie poszedł, jakaś drobna tragedia. Często też staje po drugiej stronie młody człowiek. O którym nie wiemy, że na przykład, nie wiem, rodzice postanowili się rozwieść, albo się pokłócili, albo coś się stało. Ja tak już lecę z grubej rury, ale, ale takie rzeczy też się zdarzają. I muszę cały czas pamiętać, że po drugiej stronie jest po prostu człowiek, tak? Nie dziecko, nie uczeń, tylko człowiek. E, więc taki pozytywny komunikat i stworzenie takiej atmosfery, że ja tu jestem i zaczynamy rozmowę, jest okej. Okay. Druga sprawa, no to też ważne jest to, by stworzyć młodym ludziom przestrzeń do ich wysłuchania. Czasami jest tak, zwłaszcza u nas, z trochę starszych wiekiem, nauczycieli, że kiedy zaczynamy rozmawiać z dziećmi, to tak nam się włącza, a to bym skorygował, a to bym jeszcze dopowiedział, a może to bym przerwał i coś powiedział od siebie. Nie. To jest ważne, żeby czasem się ugryźć w język, nawet jak nam się wydaje, że ktoś plecie bzdury, bzdury w cudzysłowie oczywiście. To warto jest mu pozwolić na to, by wyrzucił z siebie to, co naprawdę myśli, by stworzył taką, taką własną przestrzeń i relację, i narrację. I wtedy okazuje się, że to, co powie, może być kluczowe w dalszym prowadzeniu rozmowy. Ważne jest też umiejętne słuchanie tego, co się mówi. Czasem parafraza się przydaje, ale czasem nie. No tutaj jest oczywiście potrzebne pewne doświadczenie, którego się nabywa z wiekiem albo wraz z ćwiczeniami, ale parafrazowanie tego, co się usłyszy, czyli pokazanie uczniowi, usłyszałem to i to, a on może to potwierdzić albo nie. Bo czasami jest tak, że ja parafrazuję coś, co słyszę, a ktoś mi mówi, nie, nie, panie Radko, ja zupełnie co innego powiedziałem, pan w ogóle mnie nie zrozumiał. No to spróbujmy jeszcze raz, tak? Więc stworzenie takiej przestrzeni, w której ja nie będę domyślał się, tylko będę. Pokazywał, co usłyszę, i pozwolę to skonfrontować, zmienić bądź potwierdzić, to też jest dość jasna sprawa. Wbrew pozorom też ważne w takiej rozmowie w klasie, w bezpiecznej przestrzeni, jest stawianie pewnych granic. To mogłoby się wydawać, ale jak to, o co chodzi? No nie, trzeba w trakcie rozmowy decydować, czy rozmowa jest rozmową oficjalną czy nieoficjalną. Jeśli oficjalną, no to pewne granice tej rozmowy muszą funkcjonować. Uczniowie to czują się w tym bezpieczniej, bo wiedzą, w jakim terytorium mogą się poruszać. Pozbawienie granic, czy doprowadzenie do takiego poziomu rozmowy, w którym ja przestaję być nauczycielem dorosłym, do którego się młodzież zwraca z jakimś problemem, pytaniem, a staję się partnerem równorzędnym, nie jest też dobre, bo wtedy no, to, co ja mówię, moja informacja zwrotna może być zupełnie e, niewłaściwie odebrana, ale też może nie być wzięta pod uwagę. Więc uprzejmie, ale stanowczo stawiamy też pewnego rodzaju granice z rzeczowym uzasadnieniem, żeby to wszystko miało ręce i nogi, i wtedy kultura rozmowy i też przestrzeń tej rozmowy jest jakby spełniona. I chyba to, co jest najważniejsze w każdej rozmowie, czy z rodzicami, czy z dziećmi, czy z kolegami, nauczycielami. Jeżeli rozmawiamy z jakąkolwiek grupą, to warto jest dotrzymywać słowa. Ja wiem, że to takie wyświechtane dzisiaj, żeby ważyć na słowa, żeby tych słów dotrzymywać, ale wbrew pozorom, pozytywna rozmowa to jest coś, co się wypracowuje przez tygodnie, miesiące, lata. Jeżeli uczniowie widzą, że ja dorosły rozmawiam z nimi o czymś, a potem tego słowa dotrzymuję, nawet w drobnych, głupich elementach, nie wiem, obiecałem komuś, że wyślę mu zdjęcie, mnóstwo różnych elementów się nawarstwiło, to, tamto, wam to, nie zdołałem wysłać zdjęcia, kartkówki, klasówki, czegokolwiek, co jest potrzebne. Ja tracę autorytet, ale też tracę takie postrzeganie jako partnera do rozmowy, któremu można ufać. Więc to jest też dość istotne, że ja dotrzymuję słowa w małych i w tych większych e, sprawach, dzięki czemu ta rozmowa w klasie jest ok. Wiadomo też, że o sprawach prywatnych e, nie rozmawiamy w grupie. Staramy się z różnych rzeczy wyłonić to, kiedy rozmowa zaczyna nabierać charakteru prywatnego i wymaga dodatkowej przestrzeni, czasu, miejsca, a kiedy są to takie tematy, które poruszamy po to, żeby, nie wiem, pobawić się rozwojowo, zrealizować temat w trakcie lekcji historii, godziny wychowania czy WDZ, tak? To są zupełnie inne relacje, zupełnie inne przestrzenie. I o tym należy pamiętać, ale tak jak mówię, z takich wszystkich złotych rad, najważniejsze jest to, żeby w każdym drobnym szczególe starać się dotrzymywać słowa, bo wtedy każdy następny etap rozmowy, każda następna rozmowa będzie się toczyła w coraz większym zaufaniu i w coraz większej takiej atmosferze sprzyjającej poruszaniu coraz trudniejszych tematów albo coraz ważniejszych, albo coraz bardziej osobistych, które mogą wpływać na to, co się dzieje w szkole, tak? Dzięki temu jesteśmy bardziej uważni, bardziej skupieni na tym, co się dzieje. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyłapać problemy, o których warto potem porozmawiać już indywidualnie, czy zaburzenia nastroju, czy inne takie rzeczy. No wszystko z czym się dzisiejsza młodzież styka i z czym się zmaga, to jest ważne, żeby w tym wszystkim właśnie zachować takie kroczki. No, i pamiętać właśnie o tym, że ja dotrzymuję słowa i dzięki temu jestem wiarygodnym i dobrym dorosłym dla Was do prowadzenia rozmowy. Radku, otworzyłaś tutaj bardzo dużo wątków i ścieżek w swojej wypowiedzi. Ja czuję, że chciałabym Cię chciał o kilka rzeczy dopytać. Pierwsza rzecz to jest, powiedziałeś, że dyskusja może schodzić na jakieś prywatne albo trudne tory. To w takim razie, jak zachować neutralność, kiedy. Poglądy bądź dyskusja, która się toczy w klasie, odbiega od Twoich poglądów. Czy masz jakiś sposób, receptę, jak zachować tą neutralność w dyskusji, jednocześnie pozwalając uczniom i uczennicom dalej prowadzić rozmowę? Rzeczywiście takie tematy czasem się pojawiają w rozmowach. Być może mniej w szkole podstawowej, a częściej w szkołach ponadpodstawowych, gdzie i polityka, i jakby świadomość własnych praw z tym miałem na przykład? Na lekcjach WOSu w liceach, gdzie już poruszane były również tematy światopoglądowe i inne. No i znowu, to co jest ważne: ja nie oceniam tego, co ktoś mówi, co ktoś myśli, co ktoś robi, chyba że jego poglądy łamią prawo. Jeżeli ktoś mówi mi wprost, że uważa, że jakaś grupa etniczna z jakiegoś powodu powinna doznać dyskryminacji, no to ja wtedy mówię, że to co mówisz jest sprzeczne nie tylko z moim światopoglądem, ale przede wszystkim z prawem, w związku z czym ten temat ucinamy. I ja pokazuję, do czego może doprowadzić taka, takie, takie przemyślenia czy takie słowa. Tak? Tu się rodzi od razu nowy temat, możemy porozmawiać o dyskryminacji, możemy porozmawiać o tym, jak to wyglądało w historii. Możemy porozmawiać o tym, co to przyniosło, ale już na zupełnie innej płaszczyźnie. Czyli znowu pozwalam dziecku na to, żeby mogło się zmierzyć i zobaczyć, czy to, co ono sobie wyobraża, jest, jest zgodne z tym, co, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Mogę pokazać, jak, jakie są inne punkty widzenia, ale nigdy nikomu nie powiem, co ma myśleć i dlaczego, tylko stwarzam taką sytuację, w której dostateczna ilość argumentów, pozwoli młodemu człowiekowi samodzielnie podjąć decyzję, czy to, co do tej pory powiedział, co sobie pomyślał, co sobie wyobraził, jest ok, czy warto byłoby spojrzeć na to z innej strony. Oczywiście to, co pytasz też, młodzi ludzie bywają dość zero-jedynkowi w wyrażaniu swoich poglądów. U bardzo młodych zaczyna się to w ten sposób, ty jesteś głupi, ty jesteś głupia, no więc też na lekcjach w szkole podstawowej uczymy się kultury wypowiedzi, uczymy się kultury rozmowy, Uczymy się tego, że nie ma, że ktoś jest głupi, ktoś jest niegłupi, tylko ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, albo ja się nie zgadzam z tym, co powiedziałeś. I dlaczego? Argumentowanie, szukanie argumentów, szukanie sposobów na to, żeby przekonać kogoś do swojej racji, ale właśnie w taki sposób, nie używając argumentu siły, tylko używając siły argumentów. To jest bardzo ważna rzecz w tym, czego się na co dzień uczymy. I czy to jest sytuacja na godzinie wychowawczej, czy to jest sytuacja na lekcji polskiego, gdzie omawiamy lekturę i spotykamy się z jakimś powiedzeniem, trendem czy przekonaniem. Ostatnio rozmawialiśmy o kwestiach dobra-zła albo o kwestiach właśnie związanych z karą i nagrodą, bo weszły nam dziady w mojej klasie. I bardzo fajna dyskusja z tego wynikła, zwłaszcza w przypadku kilku postaci, które no właściwie nic złego nie zrobiły, a jednak siedzą w tym czyściu i muszą sobie parę rzeczy przemyśleć. No więc no, wykorzystywanie takich okazji do rozmowy, do pogłębiania, do przedstawiania też swojego punktu widzenia jest ważne. To, co podkreślam, to nie przekonuje o tym, że mój pogląd jest jedyny, słuszny, ważny, i tak dalej tylko staram się pokazać za pomocą argumentów, że na problem, na sprawę można spojrzeć inaczej. Decyzję ktoś musi podjąć sam. Ja wiem, że, że czasami możemy się z tym nie zgadzać, czasami to nas może nawet poruszać czy irytować, że ktoś w taki czy inny sposób patrzy na różne doznania. Ostatnio rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół powstańców no i ciekawe było to, że część z ludzi starszych, pamiętających okupację, ma, ma duży problem z tym, żeby na przykład przyjąć za dobrą monetę możliwość pogodzenia się z ludnością ukraińską. I tutaj też rozmawialiśmy na bardzo różnych płaszczyznach, a to pokazuje, że, że są takie przekonania, z którymi ja bym się pewnie nie zgodził, bo widziałem już inną rzecz, ale szanuję to, że każdy ma prawo na zupełnie inne spojrzenie ma prawo do własnej opinii, własnego zdania. Ja mogę jedynie pokazać swój punkt widzenia, i pokazać argumenty, którymi mogę starać się przekonać. I tego się uczymy. Nieważne, czy jest to e, lekcja dotycząca czy wolę hamak czy namiot, czy jest to lekcja dotycząca tego, czy wolę jeść mięsko, czy też nie jeść mięska, czy jest to też kwestia, nie wiem, pomagać, nie pomagać, i tak dalej, i tak dalej. We wszystkim staramy się zachować spokój i używać argumentów. Nie argumentu siły, a siły argumentów. Rebku, ja tu bardzo dużo słyszę o modelowaniu. Ty mówisz, że pokazujesz, argumentujesz, uczysz i tworzysz warunki. I to jest o modelowaniu sytuacji do dyskusji, czyli o tworzeniu tej kultury rozmowy. I powiedziałeś też, że Ty uczysz młodych ludzi rozmowy, argumentowania, czyli prowadzenia dyskusji, a może czasami nawet sporu w taki sposób kulturalny. Nie wiem, czy to jest dobre słowo może w pewnej ramie, że wzajemnie się nie ranimy, prawda? Nie, nie obrzucamy wyzwiskami albo światopoglądami, jak niektórzy mówią. To znaczy, tak, oczywiście, no, już nie chciałem używać takich górnolotnych słów, jak modelowanie i tak dalej. Rzeczywiście na tym to się opieram. Wykorzystujemy różne, różne sposoby modelowania tej dyskusji, ale przede wszystkim staram się też za każdym razem moim podopiecznym praskim aniołom, nie tylko pokazywać, że zawsze po drugiej stronie jest człowiek. I tak naprawdę, jeżeli chcesz mu coś powiedzieć, to pamiętaj, że są takie rzeczy, których nie chciałbyś usłyszeć. Więc tak go traktuj, tak? I to, że potem stwarzamy sytuacje, w których wymieniamy się argumentami, albo nie, w których pokazujemy różne punkty widzenia bez oceniania, no chyba, że tak jak mówię, któryś z poglądów łamie prawo, w których pokazujemy właśnie, jakie są granice poglądów i co stanowi o tym, do którego momentu możemy dochodzić, do, do którego nie. Więc bawimy się też w edukację prawną, bo, bo rzeczywiście informacje o tym, gdzie się kończy moja wolność, a zaczyna wolność drugiego człowieka. Też są bardzo ważne. Więc no, nie da się oderwać samej nauki, rozmowy, samej nauki dyskusji od bardzo wielu aspektów życia. I staram się, żeby to, co się dzieje na lekcjach, nie było właśnie takim suchym treningiem, modelowaniem itd., tylko cały czas toczyło się w odniesieniu do czegoś, co dla dzieci, dla młodzieży będzie bliskie, oczywiste, takie namacalne. Bo tylko wtedy są w stanie to powiązać emocjonalnie z różnymi rzeczami, które się w nich dzieją, i potem wykorzystać. My w emocjach bardzo szybko zapominamy o tym, jak powinna wyglądać rozmowa, zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie jakiś zapłakany młody człowiek, albo rodzic, który się z czymś nie zgadza, i on już, już teraz tu natychmiast musi mieć wyjaśnione i zrobione. I w takich momentach właśnie łatwo jest zapomnieć o tym, jak to ma wyglądać. No tak jak mówię, trening. Czasem zapisanie sobie gdzieś na kartce i spojrzenie. My czasami notujemy sobie w takich notesach, do których codziennie się zagląda, albo wrzucamy do piórników parę takich modeli, schematów, jak rozmawiać, na co zwracać uwagę. Monity wewnętrzne, zewnętrzne, cała reszta. W związku z czym dzieciaki to trenują i rzeczywiście w którymś momencie wchodzi im to w krew, jest o wiele łatwiej. One też potrafią się dzięki temu. Bardziej skupić, bardziej skoncentrować. Potrafią się zatrzymać w trudnej sytuacji, po to, żeby najpierw zrobić szybki research, co się dookoła dzieje, co się dzieje ze mną, i dopiero wtedy możemy zaczynać rozmowę, jak to wygląda. Więc też nigdy nie ma popędzania w, w trakcie rozmowy. Zawsze jest czas i przestrzeń. To jest też trochę tak jak z badaniami, które były prowadzone. Teraz nie potrafię przytoczyć przez kogo. Ale badania robione chyba w Norwegii pokazywały, że uczeń, żeby sprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie, czasami potrzebuje 40 sekund. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że siadamy na lekcji matematyki, zadajemy pytanie 28 plus 53 i czekamy 40 sekund, aż uczeń sobie to poukłada w głowie, i tak dalej. No, jest to trudne. Jest to trudne, bo oczekujemy, że ta odpowiedź będzie szybsza, ale mimo wszystko uczymy się, również nauczyciele. My uczymy się tego, że czasami trzeba zadać pytanie i dać czas na to, żeby odpowiedź się sformułowała, żeby wszystkie trybiki w głowie zatrybiły, żeby sprężynki się poruszyły i żeby odpowiedź padła. Więc to właśnie jest taki proces, który dotyka wszystkich. My tu rozmawiamy teraz o rozmowie z uczniami, ale to tak naprawdę. No właśnie, ja chciałam Cię zapytać, bo my jesteśmy w tej klasie, przy modelowaniu, przy nauczycielu, który modeluje rozmowę ze swoimi uczniami, ale ten nauczyciel, ta nauczycielka, jak zadzwoni dzwonek, bo jesteśmy w podcaście po dzwonku, to idzie do pokoju nauczycielskiego, zamyka drzwi. Jak tam się modelują rozmowy, jak tam się ścierają poglądy. Przecież bardzo różne, bo jesteśmy różni. No w dzisiejszym świecie to tak dużo czasu na pokój nie ma. Ja na przykład rzadko kiedy mam szansę na to, żeby zejść do pokoju, bo jak nie ma dyżuru, to jest jakiś problem. Jak nie ma jakiegoś problemu, to jest jakiś rodzic, który pisze dzwoni, albo coś się dzieje dookoła, więc to jest trudne. Natomiast my zawsze znajdujemy no staramy się może nie zawsze, ale staramy się. Znaleźć taki czas i przestrzeń również w, w czasie przerwy, kiedy przechodząc sobie korytarzami szkoły, po prostu zatrzymujemy się i dajemy sobie chwilę uważności. Mam cudowny zespół nauczycieli w mojej klasie, jest ich tam 11, 12 razem ze mną, i tak naprawdę każda przerwa, którą spędzamy, czy na dyżurze, czy gdzieś, jest takim momentem na to, żeby wspólnie usiąść, porozmawiać. Staram się też, żeby to mogły być rozmowy niekoniecznie o tym, co się dzieje w szkole, tylko żeby to były takie rozmowy, w których dajemy sobie taką uważność również prywatną. Widzę, że jesteś zmęczony, widać, że coś ci sprawiło trudność, a może potrzebujesz jakiegoś, jakiejś pomocy, a może chcesz o tym pogadać, a może po prostu zrobić ciekawą herbatę. Czasami jest to tak, słuchaj, a może po prostu weź kanapkę, usiądź, a ja postoję za ciebie. Więc takie rzeczy też się dzieją, i to jest cudowne, bo. Bo w tym momencie, w którym ranga zawodu nauczyciela tak bardzo podupadła i tak bardzo straciła na znaczeniu, to ta nasza wspólna uważność i ta nasza wspólna serdeczność jest no, niesamowicie ważna, bo my sami siebie wspieramy i sami sobie dajemy odrobinę tego, czego czasami brakuje z zewnątrz. Ale oczywiście zdarzają się również poglądy, z którymi się trzeba zetrzeć. Bywają przecież rady pedagogiczne, czasami się siada i zastanawia się, co zrobić z jednym, z tym, z drugim. Czy co zrobić z jakimś programem, czy kto weźmie to albo tamto, kto jeszcze sobie dołożyci do ogródka i weźmie jakieś dodatkowe obowiązki. No i wtedy toczy się dyskusja. Tutaj też staramy się zawsze pamiętać o tym, co jest ważne w tej dyskusji. To znaczy, staram się oddzielić to, że jesteśmy ludźmi, od tego, że mamy robotę. Jestem człowiekiem, więc traktuję Ciebie jak człowieka. A to, że mam do wykonania pewne zadanie, no cóż, to porozmawiajmy o tym zadaniu. I tak to chyba trochę wygląda, że staramy się uczyć i staramy się pamiętać o tym, że tak trudny zawód, w którym tak trudno jest rozdzielić wszystkie warstwy, bo inaczej jest, kiedy jesteś ekspedientem. Inaczej jest, kiedy jesteś no, lekarzem, może nie, bo tam też czasem się przynosi robotę do domu. Ale w większości zawodów to jest tak, że kończę pracę, jest ta szesnasta, biorę teczkę, idę do domu tak, i mogę się zająć zupełnie innym życiem. W szkole tak nie jest. I bardzo często też jest tak, że rozmowy nauczycieli dotyczą szkoły. Ja czasem się śmieję, jak gdzieś się wyrwiemy z kolegami, koleżankami. Siadamy, zaczynamy coś jeść, jest uśmiech, radość, i nagle sprawa schodzi na Krzysia, Zosię, Kasię, Jasia albo coś. Ja mówię, hola, hola, słuchajcie, nie jesteśmy w szkole. Ja wiem, że to ważne rzeczy, ale teraz dajmy sobie odrobinę uważności, odrobinę takiego bycia sobą, a nie dla znowu Jasia, Kasi, Krzysia i tak dalej, i tak dalej, bo na nich jeszcze będziemy mieli czas i nimi się jeszcze zajmiemy. Ale trudno jest to rozdzielić i w takich rozmowach czasami dotyczących ważnych spraw, nie wiem, Pomóc, nie pomóc, zostawić na następny rok, nie zostawić, czy to mu pomoże, czy nie pomoże. To oczywiście też mamy pewne zasady i reguły. Pamiętamy o tym, że zdanie wychowawcy danej klasy jest zdaniem wiodącym, bo on najlepiej, najczęściej, najdłużej jest ze swoimi uczniami, o nich zna i tak dalej. Szanujemy właśnie takie i respektujemy takie normy i ustalenia. I to pomaga nam toczyć rozmowę, która jest rozmową wspierającą, która jest rozmową uważną. Mimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, mimo zmęczenia, mimo wielu godzin, a naprawdę, jak się ma 40 godzin w szkole, to łatwo jest zapomnieć o uważności, łatwo jest czasem po prostu usiąść i kogoś nie zauważyć, i też uczymy się tego, i staramy się o tym pamiętać, że to nie oznacza, że kogoś nie lubimy, albo kogoś pomijamy, albo komuś nie wiem, nie chcemy odpowiedzieć. Po prostu też czasami mamy prawo do zmęczenia, i to w naszych kontaktach, to w naszych relacjach, to w naszych rozmowach też ma znaczenie. Powiedziałeś o randze zawodu. My tutaj rozmawiamy ogrzewając się w blasku nagrody Nauczyciela Roku. <laughs> Śmiejesz się znowu, ale to chyba dobrze, bo ta dyskusja powinna być na takiej chyba dużej równowadze i takim, mam nadzieję, pozytywnym doświadczeniu rozmowy. Pytanie, które mam przygotowane na dzisiaj, ciągle szukam miejsca, żeby je zadać, i teraz czuję, powiedziałaś, ręka zawodu. To ja zadam to pytanie. Ja je mam w gotowości od początku naszej rozmowy. Czy nauczyciel nadal jest osobą, która objaśnia i pokazuje świat swoim uczniom i uczennicom? Myślę, że tak. Mimo dużych zmian, mimo wielu różnic, to nadal jest nasza rola. Bo to, co się zmieniło w szkole sprzed 30 lat, 40, 10, a dzisiejszej, to jest dostęp do informacji. Ale uczniowie mają dostęp do wszystkich informacji i mogą sobie wszystko ściągnąć w jednej sekundzie. Nadal jednak potrzebują mądrego dorosłego, który po pierwsze pokaże, że nie każda informacja jest prawdą. Po drugie, wesprze ich w poszukiwaniu tego, co jest fakeiem. A co nie? Czyli nauka krytyki źródeł jest mimo wszystko ważna i potrzebna. Po trzecie, a patrzę tutaj przez pryzmat tego, w jaki sposób ja pracuję z dziećmi. Muszę powiedzieć, że zebranie dzieci na hamak do lasu albo zaproponowanie im noclegu w lesie jest dzisiaj hardcorem. Zwłaszcza jeśli te dzieci nie są harcerzami. Bo współczesne dzieciaki rzadko mają okazję do takich doświadczeń. W dużych miastach, zwłaszcza, nie mówię o dzieciach w mniejszych ośrodkach. Gdzie kończy się szkoła i można poganiać po polu i robić różne rzeczy? No, chyba, że ma się fajny komputer, nowe gry, to się wtedy siedzi i to robi. Natomiast często jest tak, że zaczynamy być nauczycielami, ludźmi potrzebnymi do objaśniania świata takiego, który my pamiętamy i znamy. Świata, w którym grało się w gałę w lesie, czy na boisku, czy szło się do lasu podejrzewać naturę, oglądać zwierzaki, dzisiaj wymienić gatunki drzew dla wielu. Młodych ludzi to jest nielada wyzwanie, więc tutaj jest też nasza rola i przestrzeń, w której możemy być. Możemy im towarzyszyć i uczyć ich takiego życia właśnie w tym zabieganiu, w tym zgiełku informacyjnym. Życia, w którym nie zatracą uważności, w którym nie zatracą bycia człowiekiem, w którym nie zapomną, że do prawidłowego, pełnego rozwoju potrzebny jest również wysiłek fizyczny, praca fizyczna, że pieniądze nie biorą się z nieba. I tak dalej, i tak dalej. Bo dzisiejszy świat pozwala łatwo o takich rzeczach zapomnieć, więc jak najbardziej nauczyciel nadal jest potrzebny. Chociażby po to, żeby segregować informacje, pomóc w ich oddzielaniu, pomóc w krytyce źródeł, pomóc w spojrzeniu na sprawę z różnych punktów widzenia. To jest to, co powiedziałem. Dzieci i młodzież często patrzą na świat zero-jedynkowo. Naszym zadaniem jest wesprzeć je. Co jest fajne, oczywiście, bo dzięki temu rodzą się wszystkie nowości, zmiany, rewolucje i tak dalej, ale z drugiej strony fajnie jest być takim dorosłym, który pokaże, że między białym a czarnym jest coś szarego. I że ta szara strefa też ma swoje wartości, bo w ten sposób uczymy się kompromisu. W ten sposób uczymy się tego, że znowu po drugiej stronie stoi człowiek i ten człowiek. Też ma prawa, też ma prawo do przestrzeni, do życia. Jego wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się nasza i na odwrót, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, odpowiadając na Twoje pytanie, tak, myślę, że e, jeszcze się nie skończyliśmy, jeszcze wciąż jesteśmy potrzebni, jeszcze wciąż AI nie jest w stanie zastąpić nauczyciela, bo cały czas jest potrzebny ktoś, kto poda tą informację, kto pomoże ją zweryfikować. I na koniec pomoże ją ocenić, czyli wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję. I to wszystko tak naprawdę jest możliwe dzięki tworzeniu kultury i też przestrzeni do bezpiecznej rozmowy, bo czuję, że to krytyczne myślenie wykuwa się właśnie w rozmowie o tym, o czym zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, czyli o umiejętności rozmawiania. <laughs> tak, dokładnie tak, bo y, y, rzeczywiście. Cywilizacja narodziła się w momencie, w którym ludzie zaczęli spisywać, omawiać, mówić, dzielić się ze sobą informacjami, i kiedy kod komunikacyjny stał się wspólny i można było zacząć przekazywać z pokolenia na pokolenie pewne informacje, wtedy się rzeczywiście narodziła, narodziła cywilizacja. Niektórzy mówią, że narodziło się też w momencie, w którym jedni drugimi zaczęli się opiekować. Z tym się też zgadzam. Więc obok komunikacji pojawiło się współczucie, troska i opieka i nie słabszych, co w rozmowie i w komunikacji jako takiej też ma swoje znaczenie. Bo tak jak mówię, co ja cały czas podkreślam. Dla nas, dla mnie osobiście najważniejsze jest to, że zawsze po drugiej stronie jest człowiek. Ja się mogę z nim nie zgadzać. Ja mogę go nawet nie lubić. Ja mogę nie szanować, znaczy może jeszcze szanować muszę, ale mogę nie zgadzać się z jego poglądami. Ogólnie mogę stać w kontrze, ale to nie upoważni mnie w żaden sposób do tego, żeby dyskusję prowadzić w taki sposób, który w jakikolwiek momencie uwłaczałby tej osobie, urągał. Nie. Kulturalny język, język, w którym szukam porozumienia, a nie zwady. Ostatnio miałem taką scenę właśnie z jednym ze znajomych, który no, wyznaje trochę inne wartości, inne opcje. I wspólnie rozmawialiśmy o, tak, o trudnych momentach, na przykład o marszu 11 listopada i o tym, co się tam dzieje, dlaczego się tam dzieje. Mieliśmy radykalnie różne poglądy na ten temat, ale wspólnie doszliśmy na koniec do takiego konsensusu, że ze względu na to, po której stronie jesteśmy, jak patrzymy na to samo wydarzenie, to obaj siebie szanujemy, obaj możemy pójść w tym marszu obok siebie. Mimo, że ja mogę nie zgadzać się z różnymi rzeczami, które tam się dzieją, a on może nie zgadzać się z moim poglądem na to, co się dzieje. Więc to jest to, tak? Rozmowa ma nam pomóc znaleźć wspólną drogę i rozwiązanie tego, co nas dzieli, bo jeżeli chcemy rozmawiać, to musimy usunąć wszelkie bariery komunikacyjne. Rozmowa się nie odbędzie, dialog się nie odbędzie, jeśli coś nas będzie dzielić. Czy to będzie bariera komunikacyjna, językowa, czy różnica poglądów, których nie będziemy chcieli w żaden sposób skonfrontować, ale też w żaden sposób nie doprowadzić do jakiegoś konsensusu. Bo ja mogę się na koniec rozmowy nie zgodzić, nadal nie zgadzać z kolegą, ale mogę mu powiedzieć: Słuchaj, wysłuchałem ciebie, przyjąłem twoje argumenty i masz do nich prawo i to jest ok, tak? Więc to jest najważniejsza umiejętność. Zawsze po drugiej stronie jest człowiek i bez względu na to, co on tam sobie. Mówi, co sobie myśli, w jaki sposób podchodzi do różnych różnic, kwestii, to my rozmawiamy po to, żeby dojść do porozumienia, a nie po to, żeby się podzielić, zamknąć rozmowę i już nigdy więcej do siebie się nie odezwać. Choć pewnie i tak się zdarza, ale to, to nie jest cel rozmowy, i nie jest to to, do czego powinna prowadzić dyskusja. Radku, dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Ja czuję, że my spotykamy się w naszej dyskusji. Dziękuję za tą rozmowę, za podzielenie się swoim doświadczeniem, znalezienie w ogóle czasu na tę rozmowę. Bardzo ci dziękuję. Ja ci bardzo dziękuję. Tutaj ktoś chciałby porozmawiać o teorii spotkań, co jest bardzo fajne, ze studiów swoich. Jeszcze na WSPS doskonale pamiętam, ktoś mnie kazał przemęczyć Kozieleckiego. Był taki człowiek, nazywał się Kozielecki i on pisał fajnie o teorii spotkań. Mówił, że spotykamy się wtedy, kiedy w trakcie dyskusji, rozmowy, spotkania jedna strona drugiej coś zostawia. Ja mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie i mnie, i, i Tobie, i wszystkim naszym słuchaczom coś zostawi, że każdy coś sobie z tego wyciągnie dla siebie i w jakiś dobry sposób wykorzysta. Życzę Wam tego, kochani, i pamiętajcie, poczucie humoru, uśmiech, radość. Jesteście cudowni wyjątkowi. My też jesteśmy, żeby nie było. I bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj się z Tobą spotkać i chwileczkę porozmawiać, mimo tego pędu, bo to był dobry czas. Dziękuję. Dziękuję. W internetowej bibliotece CO znajdziesz webinarium z udziałem Radosława Potraca pod tytułem Jak dogadać się z rodzicami w szkole. W bibliotece online udostępniamy wiele przydatnych i bezpłatnych treści. Między innymi scenariusze lekcji, które możesz wykorzystać już na następnych zajęciach. Wejdź na biblioteka.co.pl i skorzystaj już dziś. Scenariusz i prowadzenie Kasia Pijanowska. Produkcja Ola żaczek świstak Wsparcie projektu i promocja Bartosz Marzec. Realizacja Grzegorz Leczkowski. Studio pod dębem. Podcast po Dzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego. Właśnie otworzyliśmy sklep internetowy. Wejdź na sklep.co.orgpl i sprawdź nasze publikacje oraz ofertę kursów internetowych.